W tym filmie zajmiemy się zagadnieniami kompozycyjnymi i technicznymi odnoszącymi się do portretów. Omówimy sobie kwestie związane z samym pozowaniem oraz zobaczymy, jak w ogóle zabrać się za rysowanie autoportretu. Dla przypomnienia, czym powinien charakteryzować się dobrze wykonany portret? Odnośnie podobieństwa rzecz jest właściwie jasna. Jeśli nie ma podobieństwa, nie ma też portretu konkretnej osoby. Rysujemy kogoś po to, aby portret przedstawiał właśnie jego, konkretną, portretowaną przez nas osobę, ze wszystkimi jej charakterystycznymi cechami. To z kolei oznacza, że rysunek ma być akceptowany również jako dzieło sztuki w kategoriach estetycznych. Niezależnie od tego, czy jest czyjąś podobizną, czy też nie. Jego wykonanie, pomysł ujęcia, charakterystyczne cechy stylu, niepowtarzalność koncepcji, wszystko to stanowi o pomyśle i umiejętnościach artysty jako autora portretu. Istnieje wiele obrazów, które nie są podziwiane przez to, że przedstawiają kogoś konkretnego. Nie wiemy, czy stare portrety sprzed lat są dokładnym odwzorowaniem czyjegoś podobieństwa, ale podziwiamy je głównie właśnie ze względu na styl, w jakim zostały namalowane. Nigdy nie lekceważ efektu, jaki światło daje na twoim obrazie. Pamiętaj, że jesteś malarzem, a zatem artystą posługującym się obrazem. To twoje obrazy mówią. Przemawiasz za ich pośrednictwem. Twoje obrazy są odzwierciedleniem twojej wiedzy o świecie. Twoja sztuka świadczy o tym, ile wiesz o naturze oraz o tym, na ile opanowałeś artystyczny warsztat. Światło jest jednym z najważniejszych elementów tego niezwykłego, artystycznego języka, którym uczysz się posługiwać. Nie zapominaj o tym. Zastosowane światło, na przykład jego rodzaj i kierunek, tworzy określony charakter dzieła. Jest ono ważne zwłaszcza wówczas, gdy jesteś artystą wyczulonym na efekty światłocieniowe, gdy wyczuwasz światło, gdy je uwielbiasz i umiesz wykorzystywać jego walory. Pamiętaj, że twój światłocień przemawia do widza i nadaje dziełu określonego wyrazu. Mówiąc zatem o portretach, należy również wspomnieć o charakterze samego światła, które towarzyszy nam podczas pracy. Zdecydowana większość portrecistów woli światło sztuczne, ponieważ można regulować jego kierunek oraz natężenie. W zależności oczywiście od określonych potrzeb. Światło naturalne, zwłaszcza to bezpośrednie, słoneczne, padające na twarz modela, jest zazwyczaj zbyt mocne, by mówić o dobrym portrecie. Są jednak i tacy artyści, którzy tworzą znakomite portrety właśnie w ostrym, naturalnym świetle słonecznym. Kwestia wyczulenia i doboru odpowiedniego kąta padania. W konsekwencji każdy dobiera źródło światła według własnych upodobań i własnych koncepcji. Jednak jeśli mamy mówić o warunkach optymalnych, to najlepszym światłem jest światło w miarę delikatne i odpowiednio ukierunkowane. Czy istnieje jakaś uniwersalna zasada odnosząca się do doboru odpowiedniego oświetlenia? Właściwie nie, ponieważ każdy artysta sam dobiera sobie światło w zależności od koncepcji i pomysłu na dzieło. Istnieje jednak pewna zasada, która jest uważana za najlepszą i która najlepiej zaznacza rysy twarzy portretowanych modeli. Odnosi się ona do intensywności i kierunku światła. Według niej źródło światła powinno być delikatne i mieścić się u góry, lekko z boku w stosunku do portretowanej osoby. Takie ustawienie światła tworzy optymalną konstrukcję światłocieniową. W oczach modela pojawiają się wówczas delikatne bliki. Cień nosa jest krótki i pada na górną część wargi. Dolna warga natomiast tworzy mały cień na podbródku. W takim oświetleniu żadna część twarzy, żaden element nie deformuje jej rysów. To właśnie takie oświetlenie jest uznawane za najlepsze i jest najczęściej spotykane w portretach, choć samo ustawienie nie jest traktowane jako bezwarunkowa reguła. Jeśli ktoś maluje jednak inne, mniej statyczne portrety, na przykład kryptoportrety, przedstawiając postacie mitologiczne, wówczas dobiera oświetlenie bardziej odpowiadające przedstawianej postaci lub jakiemuś określonemu kontekstowi dzieła. W takich pracach chodzi już bardziej o dramatyzm, teatralność, celowe zagęszczanie emocji, eksponowanie pasji i cech określonej osobowości, niż o spokój i zrównoważony statyzm całej kompozycji. Nie sposób wyprowadzić tutaj jakiegoś wzoru i stosować go do każdej twarzy i każdego portretu. Możliwości są wręcz nieograniczone.
Wszystko zależy od pomysłowości i kreatywności danego artysty. Wielu artystów, nie tylko młodych, ma z dobieraniem odpowiedniej pozy spory kłopot. Jak ustawić modela? Przede wszystkim pamiętaj, żeby do każdej osoby podchodzić indywidualnie. Nie traktuj modeli przedmiotowo i instrumentalnie. Ludzie różnią się od siebie, a zatem nie możesz traktować wszystkich jednakowo. Inaczej pracuje się nad portretem dziecka, inaczej nad portretem kobiety, a jeszcze inaczej nad portretem osoby starszej. Czasem trzeba dzieło nasycić aksamitnością cieni, kiedy indziej pogłębić zdecydowanymi cieniami, a jeszcze innym razem posłużyć się delikatnymi liniami. W zależności od charakteru dzieła, który wiąże się z przedstawianą osobą, zmienia się również charakter pracy. Traktuj każdego indywidualnie, ponieważ każdy Twój model jest indywidualnością i niepowtarzalnością. Oto kilka rad, które możesz wziąć pod uwagę podczas dobierania odpowiedniej pozy modela, by zwyczajnie ułatwić sobie pracę. Model ma być naturalny. Bez względu na to, czy model będzie stał, czy siedział, ma mu być wygodnie. Poza nie może być karkołomna i dziwaczna. Model ma zachowywać się swobodnie i naturalnie. Najczęściej, by uniknąć zmęczenia i zniechęcenia, modele pozują siedząc. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zwyczajne usadowienie modela na krześle i prośba, by na nas patrzył. Czasem to wystarcza, a czasem nie. Za każdym razem, bez względu na to, kogo rysujesz, stara się wyeliminować nienaturalną sztywność modela. Zagadaj, rozwesel, opowiedz żart, wciągnij w pogawędkę. Chodzi tylko o to, aby odwrócić uwagę i sprawić, aby model się rozluźnił, a samo pozowanie stało się dla niego tak naturalne, jak to tylko możliwe. To samo dotyczy ubrań i fryzur. Stawiaj na naturalność. Nie wymyślaj na siłę jakichś dodatkowych upiększeń. Jeśli ktoś chodzi całymi dniami z potarganymi włosami, pozwól mu być sobą. Niech będzie potargany również na portrecie. Zwyczajność i naturalność to zalety, a nie wady dobrego portretu. Pokazuj prawdę, ale nie bezkrytycznie. Zawsze pamiętaj, że nie jesteś ani kopiarką, ani drukarką, ani aparatem fotograficznym. Jeśli ktoś ma na przykład blizny na twarzy, nie eksponuj ich, zredukuj je lub pomiń. Za każdym razem myśl nad tym, co robisz. Nie musisz wprowadzać wszystkich elementów kompozycji. Jesteś artystą, a zatem kieruj się zmysłem estetyki i korzyści dla modela. Jeśli coś wymaga korekty, rozważ ją i zastosuj. Miej szacunek dla prawdy, ale miej również szacunek dla osoby portretowanej. Traktuj ją z pełnym szacunkiem i nie wprowadzaj szczegółów niszczących ogólną prezencję konkretnej osoby. Pracuj tak, aby opisywać prawdę, ale jednocześnie pozostając przy estetycznej atrakcyjności przedstawianej osoby. Oczy modela powinny być na tym samym poziomie, co oczy malarza. Jest to bardzo ważne, ponieważ wszelkie odchylenia od optymalnego punktu obserwacyjnego będzie skutkowało pojawieniem się deformacji perspektywicznych. Efektem będzie błędna kompozycja portretu. Jeśli nie planujesz jakiegoś konkretnego efektu perspektywicznego, zwracaj uwagę, aby nie siedzieć za wysoko lub za nisko modela. Perspektywa punktu obserwacyjnego ma być optymalna. Artysta i model powinni patrzeć na siebie na tym samym poziomie, ani za bardzo z góry, ani za bardzo z dołu. Ciało nie powinno podążać za ruchem głowy. Jest to zasada kompozycyjna, która proponuje delikatne odsunięcie postaci od osi symetrii obrazu. Model siedzi bokiem i lekko przekrzywia głowę, patrząc w kierunku malarza. Jest to znakomity zabieg, nadający portretowi trójwymiarowej przejrzystości i bardzo często wykorzystywany był, zwłaszcza przez mistrzów XVIII-wiecznych. Poza rozbija monotonię sztywności i imituje ruch modela, nadając dziełu gracji i szczególnej elegancji. Kieruj się tą zasadą i unikaj tempego, sztywnego usadawiania przed sobą modeli oraz wszelkich innych przejawów nowoczesnego prymitywizmu. Zajmij czymś ręce modela. Zasada odnosząca się raczej do dużych portretów, takich, które przedstawiają postacie co najmniej do pasa. Jeśli kiedyś będziesz tworzył taki obraz, pamiętaj, że dłonie dodają dziełu dodatkowego splendoru. Możesz je ułożyć z gracją,
ale również coś w nich umieścić. Książkę, zabawkę, kwiaty, domowe zwierzątko. Są to bardzo ciekawe elementy, które nadadzą dodatkowego charakteru twojemu dziełu. Spójrz, jak dawni mistrzowie doskonale sobie z tym radzili. Malując na przykład dziecko, można dodatkowo wzbogacić kompozycję jakimś drobnym elementem trzymanym w jego dłoniach. Ulubioną lalką, misiem, czymkolwiek, co podkreśli indywidualność portretowanej osoby. Możliwości są tutaj ogromne i wręcz nieograniczone. Wszystko zależy już tylko od twojej pomysłowości i twojego zmysłu artystycznego. Prześledź dzieła mistrzów, zobacz, z jaką swobodą komponowali swe dzieła. Obserwuj, ucz się i bierz z nich przykład. Jeśli to możliwe, unikaj skrótów perspektywicznych. Choć w portretach właściwie pojawiają się one dość rzadko, to jednak czasem mogą zepsuć nawet przemyślaną kompozycję. Należy ich unikać, ponieważ ujęcie perspektywy w portretach jest dość trudne i bardzo często po prostu niepotrzebne. Jeśli rysujemy na przykład dłonie, warto układać je tak, aby nie tworzyły zbyt śmiałych skrótów i łagodzić wszelkie perspektywiczne zniekształcenia. Zachowaj odpowiednią odległość od modela. Nie siedź za daleko ani za blisko modela. Jeśli malujesz portret samej tylko głowy, odległość powinna wynosić do około 1,5 metra, nie więcej. Jeśli malujesz portret do pasa, odległość od modela powinna wynosić około 2-3 metry. Jeżeli natomiast pracujesz nad portretem całej postaci, odległość ta powinna już wynosić około 3-4 metrów. Komponowanie to nic innego jak odkrywanie ujęcia najlepszego z możliwych. Pracując nad portretem konkretnej, niepowtarzalnej osoby, musisz skomponować obraz tak, aby ująć na nim całą niepowtarzalność jej charakteru. Twoje dzieło ma być kwintesencją tego, co widzimy patrząc na tę konkretną i niepowtarzalną osobę. Oto twoje zadanie. Kompozycja to twój pomysł i twój zamysł odnośnie tego, co właściwie chcesz opowiedzieć. Jesteś autorem dzieła i nie możesz się od tego wykręcić. Głowa jest elementem zasadniczym każdego portretu. Umiejscowienie głowy w kompozycji portretu zależy od tego, jak wygląda ogólna poza postaci. Opowiem tutaj tylko o tych najbardziej charakterystycznych i najczęściej spotykanych. En face. Pozycja głowy umieszczona jest na wprost. Znajduje się ona w centralnej płaszczyźnie planu. Oczy znajdują się na wysokości trzeciej części płaszczyzny malarskiej, a odległość krawędzi uszu wynosi tyle samo z każdej strony. En trois quarts. Pozycja na 3/4 umieszczona jest z delikatnym odejściem od osi symetrii obrazu. W takiej kompozycji przestrzeń przed spojrzeniem modela powinna być większa niż przestrzeń z tyłu głowy. Profil. Pozycja głowy z profilu umieszczona jest również z odejściem od osi symetrii obrazu. Tutaj przestrzeń z tyłu głowy zmniejsza się jeszcze bardziej, pozostawiając wyraźną przestrzeń przed twarzą. W przypadku wyboru pozy w portretach do pasa, kompozycja bywa już tutaj znacznie bardziej skomplikowana. Jeśli model siedzi, musisz zdecydować, czy ukazać dłonie. Jeśli tak, to w jaki sposób? Proste, splecione, a może ułożone? Jeśli ułożone, to jak? Wysoko, nisko, na prawym kolanie, czy może na lewym? Podobnie jest z tułowiem. Model ma być pochylony, czy może lepiej oparty o krzesło. Wszystko tutaj zależy właściwie od dwóch czynników. Znowu od charakteru twojego konkretnego modela i znowu od twojej własnej pomysłowości. W portretach dużych, przedstawiających osoby do pasa, staraj się najpierw definiować ułożenie głowy, a dopiero później resztę ciała. Najpierw określ, jak chcesz przedstawić głowę, a dopiero później zastanawiaj się nad resztą układu kompozycyjnego. Nie jest to oczywiście jakaś sztywna i bezwzględna zasada, ale czasem ułatwia pracę. Tak czy inaczej, jakąkolwiek pozę ostatecznie wybierzesz, pamiętaj, że najważniejsze w komponowaniu pozy portretu jest przestrzeganie zasad odnoszących się do kształtów, proporcji i pól. Przełamuj monotonię i zaciekawiaj widza.
Młodzi artyści bardzo często zapominają, że ich prace są w zasadzie plastyczną opowieścią. Malarstwo jest sztuką narracji obrazem. Wielu adeptów zdaje się tego zwyczajnie nie rozumieć. Malarstwo to opowieść bez słów. Malowanie czy rysowanie to sztuka opowieści obrazem. Traktuj poważnie własną pracę i miej na uwadze również treść dzieła, nad którym pracujesz. Pamiętaj, że poza jaką wybierzesz dla określonego portretu, będzie miała zasadniczy wpływ na wartość artystyczną malowanego, a więc opowiadanego przez ciebie obrazu. Nie ma od tego ucieczki. Komponowanie portretu, zwłaszcza dużego, nie jest rzeczą prostą i można się pogubić w wielu elementach składających się na konkretne dzieło. Wstępne szkice znacznie ułatwiają pracę i pomagają w ustaleniu odpowiedniej pozy. Warto o nich pamiętać. Nawet jeśli uznamy, że jakaś poza jest już na tyle oczywista, by uznać ją za ostateczną, to jednak warto ustawić modela w inny sposób i sprawdzić inne warianty ustalonej wstępnie kompozycji. Czasem możemy zauważyć, że to, co uznawaliśmy pierwotnie za doskonałe, okazuje się gorsze od nowego układu i nowej pozy. Szkice tego rodzaju wykonujemy szybko na jakichś małych kartkach i nie przejmujemy się zbytnio ich wyglądem. Szkice mają zawierać tylko jakiś charakterystyczny układ pozy, nic więcej. Nie zajmujemy się tutaj rzeczami innymi niż te, które uznajemy za istotne w doborze kompozycji. Przykładowo. Malując ten obraz, poza nie była oczywiście dziełem przypadku. Zamówienie dotyczyło dość dużego, pastelowego portretu. Zanim jednak zdecydowałem się na pozę, którą teraz widzisz, prześledziłem kilka możliwości, aby jak najlepiej ująć ten typ modelki. Była to pierwsza poza, o jakiej pomyślałem. Jednak po chwili ten układ dłoni wydał mi się zbyt sztuczny i mało naturalny. Tułów był dziwnie skręcony i całość wyglądała bardzo nienaturalnie. Musiałem znaleźć coś innego. Teraz było już lepiej, ale w dalszym ciągu coś mi nie odpowiadało. Dłonie splecione na kolanach nie były dobrym pomysłem. Postać wydawała się zbyt sztywna i jakby nieco zdenerwowana, a wcale taka nie była. Postanowiłem szukać dalej i szkicować jeszcze raz. Ta poza była całkiem interesująca, ale zdecydowanie nie była ona właściwa dla mojej modelki. Sprawiała wrażenie nieco wyobcowanej lub zdystansowanej. Musiałem wymyślić coś lepszego, bardziej zrównoważonego. Postanowiłem zastosować starą, geometryczną sztuczkę. Moja koncepcja miała być harmonijna i statyczna. Wykreśliłem zatem trójkąt na planie malarskim i zacząłem przestrzegać zasady równowagi kompozycji. Cała moja kompozycja miała się znaleźć w granicach geometrycznej statyczności przedstawionego trójkąta. Pomogło. Po kilku kolejnych próbach przyjąłem ostatecznie tę pozę. Jest statyczna i spokojna. Może nie jest zbyt oryginalna, ponieważ przypomina portrety renesansowe, ale wprowadza ogólną harmonię, a zatem to, na czym najbardziej mi zależało. Jak widzisz, wykonywanie wstępnych szkiców jest nieodzowne, jeśli chodzi o pracę nad kompozycją portretu. Od prostego i banalnego szkicu do przemyślanego i starannie opracowanego obrazu. Wszystko tak naprawdę powstaje w twojej głowie. Nigdy, przenigdy nie lekceważ konieczności obserwowania modela. Obserwacja jest istotą pracy malarza. Bez względu na to, czy jesteś portrecistą, pejzażystą, malarzem martwych natur czy aktów, zrozum, że istotą twojej pracy zawsze jest obserwacja. Obserwowanie natury malowanych obiektów jest sensem sztuk plastycznych. Bez obserwacji nie ma malarstwa. Jeśli się rozejrzysz i uważnie przejrzysz temu, co cię w tej chwili otacza, zauważysz, że każdy obiekt, każdy przedmiot, każda struktura, która cię otacza, mówi do ciebie swoim własnym językiem. Poprzez kształt, jaki zawiera, poprzez barwę, jaką emanuje, poprzez materię, jaką tworzy oraz poprzez światło, jakie odbija. Każdy z nich przemawia. Naucz się patrzeć jak artysta, ponieważ to od obserwacji w ogromnej mierze zależy twoja sztuka, jej prawdziwość, niepowtarzalność i autentyczność. Z portretem jest trudniej o tyle, że model jest osobą. Jej myśli i emocje powodują określone zmiany na jej twarzy,
Portretowanie nie jest zatem sztuką łatwą. Jeśli zlekceważysz tutaj konieczność wnikliwego obserwowania, efekty będą mierne za każdym razem. Poświęcaj wiele czasu na obserwowanie rysowanych osób i nigdy nie lekceważ tego zagadnienia. Dobrym sposobem jest również wykonywanie tzw. szkiców osobnych. Zanim przystąpimy do ogólnej pracy, warto bliżej poznać poszczególne cechy naszego modela. Narysuj osobno najpierw jego nos, oczy, usta. W ten sposób lepiej poznasz jego poszczególne elementy twarzy i niejako oswoisz się z nimi jeszcze przed rozpoczęciem zasadniczej części pracy nad wizerunkiem. W trakcie wykonywania takich szkiców zaznajomisz się z wyglądem poszczególnych elementów twarzy twojego modela oraz ich szczegółową charakterystyką. Podsumowując, pamiętaj o podobieństwie i estetyce wykonania. Unikaj ostrego światła. Stosuj zasadę delikatnego, górnego i lekko bocznego źródła. Wydobywaj naturalność swoich modeli. Nie upiększaj ich na siłę. Pozwalaj im być sobą. Nie jesteś bezwzględną kopiarką. Kieruj się zasadą korzyści dla modela. Jeśli coś można pominąć, pomiń. Siadaj blisko modela tak, aby wasze oczy znajdowały się na tym samym poziomie. Zasada ingresa. Unikaj monotonii i nudy na swoich pracach. Jeśli rysujesz portret do pasa, rozważ kompozycyjne ujęcie rąk i dłoni. Nie komplikuj sobie pracy na siłę. Jeśli to możliwe, unikaj wszelkich skrótów perspektywicznych, które mogą zniekształcać kompozycję. Nie siedź za daleko ani za blisko modela. Jeśli malujesz portret samej tylko głowy, odległość powinna wynosić do około 1,5 metra, nie więcej. Jeśli malujesz portret do pasa, odległość od modela powinna wynosić około 2 do 3 metrów. Jeżeli natomiast pracujesz nad portretem całej postaci, odległość ta powinna już wynosić około 3 do 4 metrów. Umiejscowienie głowy w kompozycji portretu zależy od tego, jak wygląda ogólna poza postaci. Nie lekceważ konieczności ich wykonywania. Są bardzo pomocne na początku pracy. Wstępnie szkicuj każdy element twarzy modela osobno, zwłaszcza jeśli jesteś początkującym portrecistą. Pozwoli to na bliższe zapoznanie się z kształtem poszczególnych elementów twarzy modela. Zawsze pamiętaj, że istotą zdobywanej przez ciebie profesji jest patrzenie. Malarz jest przede wszystkim obserwatorem. Historia każdego obrazu zaczyna się od patrzenia i obserwowania. Zaczynamy teraz pracę nad autoportretem. Do wykonania rysunku będę potrzebował ołówka 2B, 3B, 5B, bawełnianej szmatki, białej kredki, wiszera oraz miękkiej gumki. Technikę ołówka i kredki omawiałem już kilkakrotnie, a zatem teraz skoncentruję się raczej na zagadnieniach bardziej ogólnych. Rysując autoportret, jesteś modelem dla samego siebie. Czasem artyści, zwłaszcza ci młodzi, narzekają, że nie mają modeli i przez to nie mają również możliwości swobodnego przygotowania się do pracy z natury. Zapominają jednak, że w nich samych istnieje model doskonały. Sami mogą być jednocześnie i wytrwałymi twórcami, i cierpliwymi modelami. Taka praca ma ogromne zalety. Nie sposób przecenić sesji portretowych z użyciem lustra. Nawet jeśli dopiero zaczynasz praktykę portrecisty, to możesz właśnie w ten sposób zdobyć pierwsze i najbardziej wartościowe doświadczenia z pracy z natury. Wystarczy zaopatrzyć się w miarę duże lustro, by rozpocząć przygodę z autoportretami. Najlepszym przykładem jest tutaj Rembrandt, który rozpoczął malowanie samego siebie około 20 roku życia. Ostatnim jego dziełem również jest autoportret, namalowany już około 60. Przez całe życie malował on autoportrety w dość regularnych odstępach czasowych, tworząc swego rodzaju malarską kronikę własnego oblicza. Nie narzekaj zatem, że nie masz modeli, ponieważ sam dla siebie jesteś modelem idealnym. Twoja sztuka nie powstanie z narzekania, lecz z twojej miłości. Wystarczy tylko duże lustro, dobre światło i szczera pasja, by móc tworzyć.
Delikatnie, krok po kroku określamy poszczególne cienie. Zaczynamy od miejsc najciemniejszych i kierujemy się w stronę półtonów. Nie śpiesz się z zaciemnianiem. Pozwól rysunkowi powstawać stopniowo i równomiernie. Jeśli chcesz nadać rysunkowi nieco aksamitności, możesz użyć miękkiej, bawełnianej szmatki. Za jej pomocą możesz rozetrzeć szersze partie portretu, czoło, włosy, szerokie cienie. Po wstępnym roztarciu możemy delikatnie wzmacniać cienie za pomocą ołówka 3B.
Na koniec, gdy wszystkie partie zostały już tonalnie zdefiniowane, przystępujemy do rozjaśniania rysunku za pomocą białej kredki. Jednak bądź ostrożny, łatwo tutaj przesadzić. Uważaj, aby nie przejaskrawić całego portretu. Kredka ma tylko określić światło, nic więcej. Przy wykańczaniu pracuj uważniej, bardziej spokojnie i bez pośpiechu. Ruchy dłoni powinny być płynne i subtelne. Ręka powinna pracować lekko i swobodnie. Nie gnieć kredki kurczowo w dłoni, ponieważ spowoduje to efekt kanciastości rysunku i jego ogólnego wymęczenia. Staraj się uwolnić dłoń spod ciągłej kontroli świadomości. Pozwól jej pracować z twojego wnętrza. Na tym kończymy ten odcinek. Kolejny film będzie krótkim wprowadzeniem do technik węglowych, a w filmach następnych zajmiemy się prezentacją węgla na przykładzie martwych natur i pejzaży. Zapraszam.